Cześć kochani, zobaczcie z czym przychodzę do Was. Tak, znowu zakichany H&M. I jak się śmiejesz, zakichany H&M, ale swoją drogą pokażę Wam coś. Zobaczcie w jakim stanie przyszła do mnie paczka. Ja wiem, że to jest wina kuriera i tak paradoksalnie, słuchajcie, byłam w domu, aha, widzę, że ona jest w ogóle cała od błota. Masakra, jest po prostu zmasakrowana. Byłam w domu, odbierałam jedną paczkę, inną i miałam tą dostać. I pani kurier mówi, że tą drugą mi przyniesie jutro. Ja mówię, wiecie, no nie wiedziałam, czy nie zabrała jej z magazynu, czy co. Co prawda później tak sobie pomyślałam, że były wielkie deszcze u nas i paczka, którą mi dała do ręki, była przemoczona. Więc generalnie jestem ciekawa, czy te rzeczy nie są czasem, wiecie, przemoczone, zniszczone i tak dalej. Zaraz zobaczymy to po liście, który jest w środku, chociaż kurczę, nie ma tu listu. Zapomniałam, że H&M od tego odszedł. Co lepsze jest informacja o awizacji, no a ja byłam w domu i odbierałam inną paczkę. Więc trochę tak nieładnie ze strony pani kurier, nie wiem co tam się stało, możecie mi powiedzieć, czy też mieliście takie sytuacje, ale pierwszy raz. Dobra, osobno przyszła mi, już czekajcie, bo osobno przyszła chyba bluzka. I co mnie skłoniło, no wiecie, teraz wszędzie są wyprzedaże, ja miałam jakieś tam rzeczy powrócone do koszyka, jak zobaczyłam, że te rzeczy akurat są poprzeceniane, no to stwierdziłam, dobra, sprawdzimy. Tu jest jedna jedyna rzecz i ona ma przepiękny kolor. Zaraz Wam pokażę, już wyciągam z woreczka. No i właśnie, to jest to, co mówiłam ostatnio przy Sinsayu, że tam mi się podobało, że tych woreczków już zakichanych nie było. Nie wiem, dzisiaj mam fazę na słowo zakichane. Wow! No, wow! 2019 Tour Beach Boys. Beach Boys. W ogóle, no nie, no te kolory, to są moje kolory. Jak widzicie, ona jest duża, ale celowo ja wzięłam jeszcze rozmiar większy. Wzięłam M-kę, a miałam informację, że ona jest oversize'owa, więc zobaczymy, czy nie przesadziłam i czy nie muszę zamówić S-ki jednak. Ale bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podobają jej kolory. Oczywiście wszystko, co Wam pokazuję, będzie w opisie filmu, więc zaglądajcie tam i oczywiście wszystko zmierzę. Dzisiaj nie rozstawiałam wieszaka, bo odnoszę wrażenie, że nie lubicie wieszaka. Nie wiem, czy tak jest, dajcie znać, ale Wy wolicie chyba, jak tak najpierw pokazuję, opowiadam, a potem ewentualnie mierzę. Emeczki wzięłam, takie, o Jezus, tyłek Wam pokazywałam, bo z przodu są guziczki. Takie widzicie, mega pognieciona, w ogóle fajny styl i przepiękny kolor. Uwielbiam ten kolor, to jest właśnie taka moja brzoskwinia. W ogóle fajnie będzie wyglądać do tej bluzeczki. Starałam się zamawiać tutaj takie rzeczy, żeby zestawiać je razem. Zobaczymy, czy to wyjdzie i czy to, co sobie w głowie założyłam, czy to wypali. Ok, i do tego mam koszulę z długim rękawem, też taki wygnieciony vibe, rozmiar M. No, i tak się prezentuje. Zaraz sobie zresztą na mnie zobaczymy. Co tu jest takiego dziwnego? Mówię dziwnego, bo już widzę, że śmierdzi sztuczyzną na kilometr. Ale ma ładny pomarańczowy kolor. To chyba jest piwniczka. Tak. Myślałam, że jest brudna, ale nie. To na szczęście tylko jakiś paproch. Ależ ona jest sztuczna, jest długa. I tak jak patrzę, tu prześwitująca. Zobaczymy, na pewno ze mną nie zostanie. Nie, jest tak fujka sztuczna, że nie. Ale dobra, lecimy dalej. Tutaj dla Kubusia bluza nie rozpakowuję, pokażę mu jak wróci, czy mu się podoba, bo wzięłam tak, wiecie, w ciemno, a nie wiem. A i pod te spodnie, a właściwie do tych spodni, właśnie. Ja miałam pomysł, żeby jedną bluzkę wystylizować z wieloma rzeczami, no bo ja tak robię i chciałam Wam tu zaprezentować. I wzięłam tak, wzięłam takie spodnie, ponieważ tam jest taki sam kolor i jaki M-ki wzięłam.
Chyba niedobrze, że wziąłam M-ki, ale nieważne. Tu można to obwiązać wokół talii, czego ja raczej robić nie będę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To są takie dzwony. To jest w ogóle taki styl, wiecie, lat 80-tych, 90-tych. Ale zobaczcie, jak mi to pasuje, jak on pasuje. Mega, nie? A to jest koszula nocna. Dobra, no wyciągnę, pokażę Wam. Kolorystycznie też akurat tu do wszystkiego pasuje. Ale wiem, że mało mam fanatyczek koszul nocnych czy piżam. Chyba wszyscy nago śpicie, czy jak? Nie macie rodzin? Macie drzwi w sypialniach? Bo ja nie mam. Emeczki. Dobra, tak wyglądają. Fajna bawełniana, taka, o, zobaczę ile kosztowała. Bo nic specjalnego to nie jest. Aha, a bluzę zamówiłam w dwóch rozmiarach. 1,22 m, 1,28 m. I 1,34 m, 1,40 m, bo Kubuś nam urósł i zobaczymy, co będzie dobre dla niego. Co my tu mamy? A, wiem, co tu jest. Wiecie, co zamówiłam? O kurczę, zamówiłam też takie coś? No właśnie, to jest tak, że jak coś się zamawia i to przychodzi po czasie, to jak wiecie, ja szykuję dla Was dużo filmów, rozpisuję sobie to, nie zawsze pamiętam. Wzięłam rozmiar ML, takie pierścienie duże. Słuchajcie, ładne są. I taką, no, solidną bransoletę. To będzie ekstra wyglądać do białej t-shirtki albo białej zwiewnej. Myślałam, że już coś porwał. Eduś, niestety za gorąco mu jest dzisiaj. I wiecie, biała koszula lniana albo taka sobie opuszczona delikatnie, nonszalancko. Nawet mogą być biker shortsy do tego, czarne, taki wisior, a właściwie nie wisior, tylko bransoleta i takie fajne pierścienie, no fajnie to wygląda. Sobie to zaraz zobaczę jeszcze. A tu mam, wiecie co, to co tutaj przyszło. Tu są na pewno te gumy. Gumy były w lepszej cenie, te kolory. I zobaczę, ponieważ ja już jedne gumy mam z Decathlona, ale wyglądają na dużo porządniejsze. Tak, dlatego, że chciałam zacząć ćwiczyć z gumami i tutaj mamy takie kolory, chociaż wiecie, kolory, co to kolory, nie? Medium, fajnie, bo są odstane, light, heavy i medium, więc ekstra sobie później wyciągnę i sprawdzę. Ale zapowiadają się dobrze i fajnie, bo mają taki woreczek, w którym możemy je przechowywać, więc to też jest fajne. A ja wiem, co tutaj są. Majtki po prostu chyba zamówiłam. Nie ma informacji. Edison, proszę Cię. Nie wiem, czy widzicie Edusia. Mam nadzieję, że nie odprawię tu higieny intymnej w tej chwili. Tak, majtki, braziliany, tak, emeczki czarne, bo wiecie, co brakuje mi, a te są takie fajne, mega seksowne, chociaż nie wiem w sumie, po co mi takie seksowne, ale majtki to majtki. I teraz mam dwie pary butów i te dwie pary butów to są. Na szczęście, słuchajcie, z rzeczami w środku się nic nie stało, po prostu karton był tak pokiereszowany. A, to są znowu te klapki, co ja wtedy zamówiłam i przyszły z błędem. Kurde, balans. Mam nadzieję, że tym razem będą git. To są te, więc po prostu przymierzę do stylówki, w sensie do tych rzeczy, które tu zamówiłam, ale rozwodzić się nad nimi nie będę. One mi się bardzo podobają i będą mi pasować do większości rzeczy. Ale po prostu, no wtedy przyszły, pamiętacie, że jeden, ten pasek był gdzie indziej, drugi gdzie indziej. I tu są, pamiętacie, jak z Reserve zamawiałam takie trampki w tym stylu? No to takie w H&M są. I te mi się dużo bardziej podobają. Są minimalnie droższe. Ja wzięłam rozmiar 39. Bardzo fajne. A ja moje supergi sprzedałam, bo ich nie nosiłam i właśnie zależało mi na czymś, na podwyższeniu. Bardzo ładnie one wyglądają i bardzo mi się podoba, że tutaj mają takie jasno-złote dodatki, więc biorę się za mierzenie, kochani. Jestem. Bluzka jest mega sztosem. Rozmiar według mnie jest idealny. Mogę sobie ją bluzować, kombinować. Jest wielka. Wiem o tym, że jest wielka, ale właśnie taka mi się bardzo podoba.
Nie wiem, czy jeszcze nie zamówię Eski dla porównania, ale ta jest rewelacyjna. Jest sztosem, ma piękną bawełnę, taką mięsistą. Tu mogę sobie, no właśnie, w tej M-ce mogę sobie kombinować z rękawami, bo w tych Eskach już tak nie mogę za bardzo. No właśnie, i tutaj rękawy też mi się, o, no to jest sztos. To jest właśnie taki vibe, o który mi chodziło. Jeśli chodzi o spodnie, to słuchajcie, są strasznie sztuczne. Jest dzisiaj mega gorąco, one są troszeczkę mi za duże, są tutaj wszędzie, ale dobrze, bo ten wzór się nie rozjeżdża, jest taki ładny. Bardzo ładnie wyglądają do tej bluzki, no ale niestety no nie mogę jej zostawić. Tak, tu sobie obwiązałam i nie wiem, jak to wygląda. Zrobiłam tak, jak było zastosowane, ale wiecie, no wiadomo, że nie będę tak nosić. Są strasznie sztuczne i po prostu tyłek się poci. Ja czuję, że już mam spocony tyłek. A jeśli chodzi o tamki, właśnie takie ujęcie wymyśliłam, mam nadzieję, że je widzicie. Są bardzo fajne, są wygodne, nie są ciężkie i bardzo fajnie wyglądają. Zaraz założę inną stylówę do nich i zobaczymy jeszcze nie z długimi spodniami, tylko z krótkimi, jak to będzie wyglądać. Mam tą spódnicę, która jest naprawdę okropna. Mówię szczerze, jest okropna. Strasznie mi się nie podoba, ale słuchajcie, zamówiłam Eskę i zobaczcie, jak ona jest luźna tu. O, widzicie, jak ona jest cała tu po prostu. Może to generalnie nie jest złe, bo wiecie, nie, ale ten dół w ogóle, jak on się układa, masakra. Także ja jej nie polecam, fajnie kolorystycznie to pasuje, więc poszukam sobie podobnej. No wiadomo, że wszystko mi się tu odznacza w tej chwili. Ta długość dla mnie jest też nieszczęśliwa, chociaż musimy przyznać, że... Filmuję go. Musimy przyznać, że te buty wyglądają rewelacja. One według mnie wyglądają rewelacyjnie i one ze mną zostają. Wow, wow, iła. Wiem, może wiem, że wyglądam, jakbym miała w tej chwili... Nie, nie wyglądam. One mają kieszenie. Ej, one mają kieszenie. Dobra, dobra. Ja je uwielbiam. Ja uwielbiam te spodenki. Ja przypuszczam, że mogę nie wyglądać super korzystnie, ale to jestem właśnie cała ja. Ja. Takie buty, mam nadzieję, że widzicie, takie buty, taka bluzka, takie spodenki i ja się czuję, kurde, jak milion dolarów. Nie w jakiejś kietce, tylko właśnie tak. No, mam nadzieję, że taką Asię kochacie najbardziej. Bardzo lubię właśnie pokazywać Wam, że mała ilość rzeczy konstruuje parę stylówek. Jedną bluzkę założyłam do trzech dołów. Teraz ten dół założyłam do koszuli, która jest w komplecie jakby. Oczywiście kupujemy osobno, ale jest to komplecik. Góra M i dół M. I ta stylowa jest taka. Czuję się po prostu super, czuję się mega korzystnie. Czuję, że mogę coś zjeść. Czuję, że nic mnie nie ogranicza, mogłabym tak iść spokojnie na drinka, na imprezę, chociaż ja ani na to nie chodzę. No. Dobra, przemilczmy to. No to mogę iść w tych rzeczach gdzieś, gdzie chodzę. Dobra, koniec tego tematu. Słuchajcie, czuję się rewelacyjnie. Oczywiście wsadziłam sobie podstanik. Ona jest taka fiu-fiu. Spokojnie ją wykorzystam do jeansów. Jest oversize'owa, jest fajnej długości. Ma tutaj takie podwinięcie. Ten materiał mi się bardzo podoba, że on jest taki wygnieciony. Więc to są idealne ciuchy również na wakacje. Bo one są już po prostu wygniecione i to widać, że to jest taki klimat, że to nie jest, wiecie, że na siłę musimy to uprasować, albo widać, że no, jesteśmy cali powygniatani. Nie, nie, no. To jest według mnie mój najlepszy haul.
Jeszcze założę sobie klapeczki do tego, żeby zobaczyć, jak to fajnie będzie wyglądać. Ostatecznie już pokazuję, że klapeczki też są idealne i wszystko pasuje. Także kochani, to zdecydowanie był najlepszy mój haul, który nagrałam. Poczekajcie, usiądę sobie. Zdecydowanie najlepszy. Nie było lepszego. Wszystko mi się tutaj podobało. Czasami rozmiary były nie takie albo materiały, ale naprawdę udało się. Udało się tym razem. Jestem ciekawa, czy macie takie same wrażenia. Kochani, jeśli taka tematyka Wam się podobała, jeśli lubicie tego typu filmy, to zostawcie tą łapkę w górę. No i suba. Pamiętajcie o tym, proszę. A ja się z Wami żegnam. Widzimy się w następnych filmach. Pa!